Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Petru, Teraz. Panie ministrze marszałku, Wysoka Izbo, pan minister Jaki cytuje dane, ale nawet nie zauważył, że wystarczy, jak za waszych czasów przestępstw nie wykrywacie, to dynamika spada. Parę danych. Proszę państwa, w ciągu waszych rządów średnio proces w sądzie rejonowym trwa o 1,5 miesiąca dłużej niż na ich początku. Było 4 miesiące, jest 5,5 miesiąca. Kwestie gospodarcze. W sądach gospodarczych za waszych czasów rozpatrywanie spraw trwa o miesiąc dłużej. W Polsce średnio proces gospodarczy trwa 14 miesięcy, czyli rok i 2 miesiące. Proszę państwa, dokonywane są czystki wśród sędziów niezłomnych, dyscyplinarki wobec sędziów odważnych, blokowany jest awans sędziom niezależnym. A na koniec 2017 roku zamrożonych było 700 etatów sędziowskich. To tak, jakby zamknąć dwa duże sądy, katowicki i warszawski jednocześnie. 700 etatów zamknęliście. Nie macie kim pracować. Ludzie nie chcą z wami pracować. Kolejne osiągnięcia pana ministra Ziobry to umorzenia w sprawach, które mogą w każdej chwili skończyć tragedią. Prokuratura pod pana rządami nie widzi nic złego w propagowaniu symboli rasistowskich, w nawoływaniu do nienawiści, w fizycznych aktach agresji wobec manifestujących. Nie widzi nic złego w wieszaniu szubienicy wizerunków europosłów. Nie widzi nic złego w publikowaniu przez Młodzież Wszechpolską politycznych aktów zgonów samorządowców. Nie widzi nic złego w paleniu kukły, na przykład z moją podobizną. We wszystkich tych sprawach, to jest wasze zachowanie, we wszystkich tych sprawach prokuratorzy odmawiali wszczęcia postępowania albo postępowanie umarzali. Jest ich 30. Proszę państwa, no i słynna sprawa rozpoczęcia procedury wychodzenia z Unii Europejskiej. Kwestia zgodności traktatu lizbońskiego z polską konstytucją. Wysoka Izbo, minister Ziobro źle przysłużył się Rzeczpospolitej. Dziękuję.